Typefolio, czyli gadżet do notesów Remarkable. Moje Remarkable sobie tutaj leży, jest na nim napisane. Remarkable is sleeping, śpi sobie i czeka na unboxing. Moi drodzy, unboxing dzięki widzowi mojego kanału, panu Michałowi, który przysłał mi paczkę. Mówi, panie Bernardzie, proszę przed kamerą otworzyć Typefolio i podzielić się pierwszymi wrażeniami. No to od razu przechodzimy do rzeczy i to robimy. Jak widzicie. Paka jeszcze nie otwierana. Ja tutaj sięgnę po scyzoryk, otworzę tą pakę i zobaczymy co jest wewnątrz. Czyli zobaczymy jak wygląda Typefolio, jak ono działa i jakie są jego pierwsze możliwości wykorzystania z moim Remarkable. No tutaj y, widzimy y, zupełnie paczka nieodpakowana, czyli faktycznie y, pan Michał. Nawet sam jeszcze tej paczki nie używał przed wysłaniem do mnie, także moi drodzy mamy unikatową okazję, żeby spojrzeć na pierwsze wrażenia tej folio. Type folio, czyli tak naprawdę specjalna klawiatura, która umożliwia nam podłączenie do Remarkable Accessorium, które... Sprawi, że stanie się ten nasz notes cyfrowy czymś na miarę, no może nie zamiennika laptopa, ale prawdopodobnie zamiennika maszyny, takiej elektronicznej do pisania. Dobrze, w tym pudełku chyba już nic więcej nie ma, także mamy tutaj to opakowanie. Typing without distractions in black, remarkable type folio. Dobrze, powinienem przestać stukać tutaj w stół, dlatego że kamera nam podskakuje. Dobrze. Dobrze. I tutaj mamy napisane, żeby oderwać w tym miejscu, jeżeli chcemy zobaczyć, co jest w środku. No, rzecz jasna, chcemy zobaczyć, co jest w środku, i wyciągamy tutaj z opakowania. To nasze typefolio. Oczywiście opakowanie jest bardzo podobne jak wszystkich akcesoriów Remarkable, czyli jest to tekturka, gdzie po prostu sobie wysuwamy urządzenie. Dobrze. I. Dobra, dobra. Piękne. Piękne. Oczywiście estetycznie wszystko, jak to nas przyzwyczaiła firma Remarkable Quick Start Guide Type. Folię. Dobrze, zobaczmy w takim razie. Yy, cóż powinniśmy wiedzieć? Get started. Na początku upewnij się, że Remarkable jest podłączone do WiFi i masz software w najnowszej wersji, a potem po prostu przyłóż swoje urządzenie delikatnie do tego tutaj, do tej klawiatury. No i potem dopasuj sobie klawiaturę do tego, jak chcesz. Pracować. Dobrze, czyli zacznijmy od tego, żeby sprawdzić, czy to moje Remarkable jest podłączone. Ja tutaj hasło Wam ujawniam, no oczywiście, że nie specjalnie na potrzeby dzisiejszego yy, spotkania. Po prostu zmieniłem hasło na 3.0, także nie, nie jest to moje normalne hasło. Musimy się upewnić, że Remarkable jest podłączone do Wi-Fi. wi, -fi. wi -fi. Mamy Wi-Fi? Nie mamy Wi-Fi. Jest Remarkable, jest podłączone do naszego tutaj domowego Wi-Fi. W związku z tym pierwszy krok jest załatwiony. Remarkable, podłączone do Wi-Fi. No a teraz yy, porzuć po po sobie yy, yy, to Twoje yy, Remarkable yy, delikatnie yy, na tą klawiaturę. No jak się domyślam, muszę z tego mojego yy, Remarkable zdjąć. To Etui, które miałem wcześniej. Wyjmujemy tutaj. O, tu jakiś. Wyjmujemy tutaj tape folio. A no tak, już tutaj z zakładką się zahaczyło. Tą dolną część pudełka odkładamy, jej nie potrzebujemy. I tutaj w tym get started mieliśmy napisane, żeby delikatnie przyłożyć do tego, do tego miejsca, do tego miejsca, jak to się otwiera, aha, bo to, ach, bo to tu jest, to jest ta e, okładka z dwóch stron, napis Remarkable, e, tu się to urządzenie zakłada, a tam z drugiej strony jest klawiatura, a, ok czyli, czyli tutaj podnosimy, aha, tutaj podnosimy w ten sposób, o, i jest tutaj klawiatura. Rozumiem, że, że to sobie mogę podłożyć z tyłu. A, ok, czyli to już teraz kapuje. Czyli to mieli na myśli, że jak to sobie leży w ten sposób, to e, TypeFolium, to w tej chwili delikatnie przyłóż swoje Remarkable, tak? bo tutaj e, widzę, że na dole są właśnie jakieś e, piny, które prawdopodobnie będą działać tutaj e, z tymi e, portami, które e, są w Remarkable. No to przyłożyłem, przyłożyłem tutaj. No i teraz już pojawiła nam się informacja. A keyboard Jazz as Focus as you are, klawiatura, która jest tak skoncentrowana, na, skupiona na pracy, jak Ty jesteś. No i tutaj napisane, że udało mi się podłączyć Typefolio. No i teraz ustaw klawiaturę tak jak chcesz. No to klikam te preferencje, mam nadzieję, że będziecie widzieć, o tak ustawię pod kamerę, żeby to było czytelne. Wybierz swoje preferencje. E, jaki e, styl klawiszy, czy pre preferujesz ustawienia e, takie jak na PC-cie z kontrolem, czy z e, altem, tak jak na Macu. The shortcuts will open when you present hold the key. Te, e, te skróty klawiatury e, będą, będzie ich widać wtedy, gdy przytrzymasz ten klawisz przez 3 sekundy. Powiedzmy, że PC-towo, czyli że kontrolujący Także będziemy kontrol przytrzymać 3 sekundy, także wybieramy PC-owo e, następny. No i w tym momencie e, jesteśmy już e, w swoim e, urządzeniu. E, kliknąłem. Quick Sheets. A, to nie tak, że od razu będę pisał, tylko prawdopodobnie muszę wybrać, że, że będę pisał z klawiatury, nie, że tekst, tak. A, że tekst, tak, że jest tekst. Dzień dobry, tak. A, tu jest backspace na górze. I prawy alt, dzień. A, nie, nie będzie. Dobry, nie będzie polskich znaków. No właśnie, czy będą polskie znaki jak ONSI? Ci, no już wiem, że nie będzie, bo pytałem firmę Remarkable. Natomiast dlaczego jestem zdziwiony, że nie ma polskich znaków, skoro to urządzenie jest po angielsku? Dlatego, że ta klawiatura, która była ekranowa, tam gdzie używaliśmy tej klawiatury, żeby sobie na tym ekranie palcami coś napisać, tam polskie znaki były. Czyli układ klawiatury był amerykański, międzynarodowy, natomiast były polskie znaki. Natomiast tutaj, w przypadku tej klawiatury, mamy do do wyboru jakiej klawiatury używamy. I w danej klawiaturze mamy tylko układ ten uniwersalny, czyli w przypadku angielskiego mamy Stany Zjednoczone. W przypadku klawiatur skandynawskich mamy tam widzę fiński, norweski, szwedzki, no ale dański, duński to zrozumiały, bo firma jest z Norwegii. Natomiast spójrzcie, tutaj mamy języki, w których możemy wprowadzać. Poza tymi wymienionymi mamy angielski, brytyjski, angielski, amerykański, francuski, niemiecki i hiszpański, tak. Z takimi językami możemy działać. Czyli, no, w moim przypadku ta klawiatura się na wiele nie przyda, dlatego że przeważającą większość tekstów piszę w języku polskim, więc potrzebuję polskie znaki. Natomiast no, gadżet jest tym yy, ciekawy. Yy, przypuszczam, że za jakiś czas, przypuszczam, mam nadzieję, opowiem w ten sposób, mam nadzieję, że za jakiś czas firma Remarkable dopisze tutaj do kodu, do yy, tego tej klawiatury polskie znaki, no i wtedy będzie można poważnie. Nie rozważać to urządzenie na polski rynek do polskiego wykorzystania. Dobrze, czyli jest to klawiatura, no ale dobra. Powiedzmy, że przesuwamy się w czasie i jesteśmy już w tym miesiącu czy w tym roku, gdzie możemy używać polskich znaków, żeby pisać tą klawiaturą. No to jak się nam będzie pisało? Klawiatura. Oczywiście ładnie wykonana. Moim zdaniem rozkład klawiszy jest w porządku, dobrze się pisze. Dzisiaj mamy czwartek, dzisiaj mamy czwartek i to jest czas na live. Dla mnie w porządku. Dla mnie ta klawiatura jakby w porządku działa. To jest typefolio, czyli klawiatura, która jednocześnie jest okładką urządzenia, więc jestem ciekaw, czy jeżeli złożę Remarkable, to czy on się automatycznie wyłączy, czy podobnie jak w urządzeniach np. Buxa po złożeniu okładki, czy urządzenie się wyłącza, nie, nie wyłącza się. Tu nie ma żadnego takiego czujnika magnetycznego, czyli widzicie, Remarkable jest cały czas włączony, ale to tak samo jak w przypadku normalnej okładki Remarkable, no to wyłączymy moje. Remarkable is sleeping. Także w tej chwili Remarkable, jak widzicie, mam w czymś, co wygląda troszkę Grubiej niż ta standardowa okładka, w której e, zwykle mam Remarkable. Oczywiście jest grubsze, jest, e, jest cięższe, no ale to naturalne, dlatego że tutaj mamy klawiaturę e, poza zwykłym Etui. Mm, czyli możemy pracować z Remarkable tak jak zwykle żeśmy pracowali, e, czyli piszemy. A, może sobie tutaj. Ustawmy, możemy pisać odręcznie, możemy pisać klawiaturą tą, która tutaj się nam wyświetla i spójrzcie, tutaj jeżeli przytrzymam przycisk E, no to mogę wstawić polskie znaki, prawda, to mówiłem, prawda, czy, czy nie. Natomiast w przypadku tej klawiatury sprzętowej mi się to nie udało zrobić, no ale rozumiem, prawda, czyli tutaj używamy sobie Remarkable w taki normalny, standardowy sposób w momencie, gdy tą okładkę otwieram tak jak książkę, natomiast tutaj na dole jest klawiatura, no i wtedy jeżeli... Tą klawiaturę uruchomię, no to w tym momencie to przekształca mi się w, taki, w taką elektroniczną maszynę do pisania. Wtedy to skrzydło przednie prawdopodobnie najwygodniej jest umieścić z tyłu i tu prawdopodobnie możemy to pod różnymi kątami to remarkable ułożyć. Tak, możemy sobie tutaj ten, tą część z tyłu troszkę odgiąć, wtedy remarkable leży. Na stole pod takim mniejszym kątem, no i możemy też podnieść, to jest pod czyli mamy możliwości pracy pod dwoma e, kątami, no i mamy możliwości, możliwość też zamknięcia Remarkable i używania go. W taki sposób jak używamy zwykle. I to, to, i to wszystko mi się wydaje, to co mogliśmy zobaczyć, jeśli chodzi o Typefolio. No, być może to co jeszcze chcielibyście zobaczyć, no to kwestia też ceny. Tak mówić, mówicie, no dobra, ale to ile to cudo kosztuje. No to spójrzcie tutaj na stronie Rimarka, bo widzimy, że jest to gadżet za 9, 199 euro, to jak sobie przeliczymy na szybko, no to 917 zł, czyli niespełna 1000 zł za ten gadżet, który jest ładny, który jest elegancki, który jest nieźle wykonany od strony fizycznej, tak jak wszystko, co do tej pory miałem w ręce od firmy Remarkable. Natomiast no, w moim przypadku to nie będzie gadżet przydatny, dlatego że mimo wszystkich jego walorów estetycznych, no, nie ma polskich znaków, a dla mnie to jest istotne, żeby były polskie znaki w urządzeniu którego używam. Dobrze moi drodzy, spójrzcie tutaj jeszcze ostatnie spojrzenie na to, na ten gadżet, na Type Folio i to tyle. Słuchajcie, podzielcie się proszę w komentarzach, co o tym myślicie, na ile dla Was to jest przydatne, czy. Brak polskich znaków, wyklucza to ten gadżet w waszej stajni akcesoriów, czy też nie ma problemu i możecie tego używać tak jak jest w tej chwili? I ja tutaj chciałem jeszcze raz panu Michałowi serdecznie podziękować za udostępnienie tego urządzenia. Was zapraszam do dyskusji. Pogodnie was pozdrawiam. Cześć, cześć.